Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry pani. Dziękuję za spotkanie. Wywiad jest prowadzony dla polskiego kanału wbrew cenzurze. Jest pan dobrze znany we francuskich kręgach wojskowych. Ma pan nawet rodowód wojskowy. Ojciec, dziadek, wujek i nawet brat byli generałami. Służył pan w Afryce. Tak, służyłem głównie w Afryce. Pod koniec trochę na Bałkanach, ale głównie w Afryce. Napisał pan książkę o interwencji w Ruandzie, a także o misji w Kosowie, gdzie dowodził pan zgrupowaniem międzysojuszniczym NATO. W Kosowie, w ramach NATO, dowodziłem jednostką francuską, która podlegała brytyjskiemu dowództwu. I było to rzeczywiście doświadczenie, które mnie wiele nauczyło i odcisnęło na mnie piętno. A potem złożył pan dymisję i odszedł z wojska w 2000 roku. Tak, pod koniec 99, ale przez administracyjną mitręgę zostałem wykreślony z rejestru dopiero we wrześniu 2000 roku. Czy było to spowodowane doświadczeniem w Kosowie? Głównie tak, ale nie tylko. Miałem właśnie objąć dowództwo nad pułkiem i to się nie stało. Uznałem więc, że najlepiej będzie się wycofać, biorąc pod uwagę doświadczenie z Kosowa. Napisał pan 3 książki. Ta ostatnia jest o Ukrainie. Zapytam wprost, czy zmierzamy do III wojny światowej? To zasadnicze pytanie, które interesuje wszystkich i wszystkich dotyczy. Szczerze mówiąc, nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Ale są oznaki, że niektórzy ludzie chcieliby, aby tak się stało. Chcieliby wywołać tę tragedię, a wojna jest zawsze tragedią. Tym bardziej, jeśli jest to wojna światowa. Doświadczyliśmy tego 2 razy. Wojna w latach 1914-18 zostawiła kontynent w gruzach. Całe pokolenie zostało poświęcone i można powiedzieć, że tak było we wszystkich krajach Europy. Z jednej i z drugiej strony. Posłużę się przykładem mojej rodziny. Podczas tej wojny moi obaj dziadkowie zostali ciężko ranni. Obaj stracili braci. Braci, którzy się nie ożenili, którzy nie mieli dzieci i którzy nie uczestniczyli w rozwoju kraju. I to właśnie dzieje się dzisiaj na Ukrainie. Przede wszystkim z okropną erozją ukraińskiej młodzieży. I myślę, że jest to absolutny dramat. Są ludzie, którzy prą do wojny światowej. Z powodów ekonomicznych, być może przede wszystkim, jak sądzę, lub strategicznych. Ale myślę, patrząc na dzisiejszy stan Stanów Zjednoczonych, że prozaiczna ucieczka do przodu może być rozwiązaniem dla tego kraju, bo jest on w trakcie upadku. Jest to imperium, które się rozpada, które jest bardzo podzielone i gdzie istnieje bardzo silne lobby militarno-przemysłowe. Widzimy wyraźnie, co dzieje się z Ukrainą. Ogromna pomoc finansowa dla Ukrainy wraca oczywiście do Stanów Zjednoczonych, a ma to na celu utrzymanie produkcji maszyny militarno-przemysłowej. Niezależnie od aspektów pobocznych, takich jak korupcja, które nie są neutralne i które istnieją, widzimy, że prawdopodobnie niektórzy mają interes w sprowokowaniu wojny światowej. Stany Zjednoczone nigdy nie zostały dotknięte przez wojnę światową, ani przez pierwszą, ani przez drugą. I mogą sobie wyobrażać, że będą zwolnieni z jakichkolwiek poważnych konsekwencji na swoim terytorium. Ale faktem jest, że my, Europejczycy, wiemy jak to jest i myślę, że zadaniem każdego świadomego Europejczyka powinno być powstrzymanie jastrzębi wojennych, którzy chcą naprowadzić konflikty istniejące obecnie na świecie na ten właśnie kierunek. Mm-hmm.
Słyszałam, że Stany Zjednoczone są wykorzystywane jako agencja ochrony wszelkich korporacji i prywatnych interesów finansowych. Czasami można odnieść wrażenie, że wszystkie administracje są wykorzystywane przez prywatne korporacje i prywatne interesy, że politycy nie działają już w interesie ogółu, ale w interesie prywatnym. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych odnosimy wrażenie, że suwerenne państwa nie są już suwerenne i stały się de facto sprywatyzowane. Tak, myślę, że tragedią obecnej epoki jest to, że państwa nie odgrywają już swojej roli jako państwa, że działają nawet przeciwko narodom, które powinny reprezentować, bronić, rozwijać itd. I widzimy, że służą interesom, które są mniej lub bardziej niejawne. Zgadzam się. Zacznę od przykładu Francji, bo dziś jest jasne, że sprzedaliśmy całą naszą nowoczesną bazę przemysłową i utraciliśmy kompetencje. Uzależniliśmy się od zagranicy i to nie było bezcelowe. Oczywiście był taki cel. Tak, myślę, że jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji. Przeczytałam trzy pańskie książki. Operacja Turkus w Ruandzie, lato 1994, Jugosławia 1999 i ostatnią o Ukrainie. No i mam wrażenie, że naprawdę możemy znaleźć modus operandi, który zasadniczo się powtarza. To kwestia zmiany rządu. Tak. Chodzi o wstawienie ludzi, którzy będą wykonywać dane rozkazy. Oczywiście ludzi, którzy będą wiernie wykonywać rozkazy tej okultystycznej władzy, na poły ukrytej, która dziś rządzi światem i której twarze możemy rozpoznać. To pan Soros, pan Gates, Trilateral, Klub Bilderberg i te wszystkie organizacje, które zamierzają rządzić dzisiejszym światem na miejscu obywateli i które oczywiście łamią wszelkie elementarne zasady demokracji. I etykę, oczywiście. To, co oni robią, jest wręcz radykalnie przeciwne etyce. Wracając do lata 1994 i operacji w Ruandzie. Mimo, że był pan oficerem rezerwy, zdecydował się pan zeznawać, ponieważ były frontalne ataki, nawet z Francji, godzące w honor Francji. Tak. Istnieje całe francuskie lobby i to ono w tym przypadku wystąpiło przeciwko Francji i francuskiej armii. Te ataki na francuską armię były dla mnie punktem odniesienia, ponieważ byłem bezpośrednio zaangażowany i wiedziałem, co tam robiliśmy. Wiedziałem, że zachowywaliśmy się najlepiej, jak potrafiliśmy jako francuscy żołnierze, powołani do zaprowadzenia pokoju, dyskusji, harmonii, zapewnienia ludziom podstawowych zasobów potrzebnych do życia. I kiedy wraca się z takiej misji, to jest się raczej dumnym z tego, co zostało dokonane. No, zawsze są wyjątki. Ale wziąłem udział w dobrej misji, szlachetnej misji, a tu nagle zostałem zaatakowany, nazwany uczestnikiem ludobójstwa i nie wiadomo czym jeszcze. Jest to coś, co inni nazwali metapropagandą, swoistym pragnieniem oskarżenia o wszystko, aby całkowicie zdyskredytować. Dla mnie Ruanda to było takie otworzenie oczu na wszystkie te kwestie. Zrozumiałem, że istniały siły wyższe, które ja nazywam amerykańskim głębokim państwem. Ale mogliśmy o tym podyskutować. I to one w interesie Stanów Zjednoczonych Ameryki i tylko ich postanowiły zaatakować lokalne interesy ludności i interesy Francji, ponieważ Ruanda jest krajem francuskojęzycznym, jako była kolonia belgijska, a jeszcze wcześniej niemiecka.
n'étant pas une ancienne colonie française, mais belge avant et auparavant allemande d'ailleurs. Rwanda była zarówno kwestią symboliczną, jak i strategiczną, ponieważ jest to mały kraj bez specjalnych zasobów kopalnych. Przypomina trochę Szwajcarię, ponieważ jest to kraj bardzo zielony, bardzo dobrze nawodniony, w którym wszystko rośnie. To kraj, który trochę zaskakuje w Afryce. Leży na płaskowyżach, jest tam chłodno, przyjemnie. Nie jest tak gorąco jak dziś w Paryżu. Jest to bardzo piękny kraj ze wspaniałymi krajobrazami. No i graniczy on z Kongo, bardzo bogatym krajem z kolosalnymi zasobami mineralnymi. Republika Demokratyczna Konga, nazywana wcześniej Zairem, ma niesamowite zasoby uranu, złota, cynku, kobaltu itd. I dziś ta malutka Ruanda, która nie produkuje nawet ani grama, jest największym eksporterem kobaltu, bo kobalt jest kradziony w kraju sąsiednim. Tak trzeba rozumieć wojny, które tam trwają od lat 90. i które spowodowały śmierć milionów ludzi. I nikt o tym nie mówi. Następna pana misja była w Jugosławii. Początek wydarzeń w Kosowie miał miejsce we wrześniu 1998 roku. Zachodnie media zaczęły pokazywać albańskich uchodźców, którzy masowo opuszczali Kosowo, aby przedostać się przez góry do Albanii. Zdaliśmy sobie wtedy sprawę, że stawka była poważna, że NATO tam wiodło prym i że istniał potencjalny konflikt. W tamtym czasie Serbowie postanowili odzyskać kontrolę nad swoją prowincją i zrobili to z użyciem środków militarnych, mając naprzeciw siebie uzbrojonych partyzantów. Zachód zareagował natychmiast, w taki sam sposób jak w przypadku wojny w Bośni i secesji Chorwacji i Słowenii. Natychmiast opowiedział się po stronie przeciwnej Serbom, a Serbia była rdzeniem pozostałości po Jugosławii. W marcu 1999 roku, kiedy w Rambouillet rozpoczęły się negocjacje, wiedzieliśmy już, że zakończą się niepowodzeniem. Celem było udawanie, że niby negocjujemy, ale dobrze wiemy, że chcemy wojny. Tu wrócę do pierwotnego pytania. Czy dziś wojna światowa jest pożądana? Nie wiem, czy chcemy trzeciej wojny światowej, ale chcemy destrukcyjnej wojny w Europie, to znaczy my. Chodzi raczej o siły, które tego chcą i mam tu na myśli konkretnie NATO i Amerykę. W tamtym czasie UCK, Organizacja Kosowskich Rebeliantów, była uznawana za organizację terrorystyczną i jako taka znajdowała się na liście organizacji terrorystycznych sporządzonej przez Stany Zjednoczone. A tu nagle z dnia na dzień UCK stało się najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. A dlaczego? Chodziło o zdestabilizowanie regionu, o rozbicie Jugosławii raz na zawsze i zdobycie przyczółku w tym strategicznym regionie, w którym krzyżują się szlaki dostaw energii. Korzystamy z gazociągów i ropociągów biegnących przez ten właśnie region. Wojna pozwoliła Stanom Zjednoczonym zbudować sobie bazę w samym sercu Kosowa, obok miasta Gilan, Camp Bonstil, która nadal istnieje i jest niezwykłą logistyczną i strategiczną platformą dla Stanów Zjednoczonych, która była szeroko wykorzystywana, gdy USA były jeszcze zaangażowane w Afganistanie, bo tam więźniowie przebywali jakby w tranzycie, kiedy byli przewożeni do Guantanamo.
Tam też dochodzi do różnego rodzaju transakcji handlowych. Między innymi prawdopodobnie tam był prowadzony handel organami ludzkimi, o którym było tak głośno i z którego czerpało korzyści właśnie UCK, rebelianci albańscy. To tak na skróty, ale to jest istota dzisiejszego problemu. Trudno uwierzyć, że ludzie mogli być łapani na ulicy, zamykani i cięci na kawałki, aby pobrać ich narządy. To nie do pomyślenia. Ale są na to dokumenty, są na to dowody. Widziałem pani pytanie o to w pisemnym kwestionariuszu i zrobiłem przypis do filmu dokumentalnego, który został zrealizowany przez Sladjane Zalik dla serbskiej telewizji. Brałem udział w wywiadach. Prawdę mówiąc, wszystko to zostało ustalone przez zmarłego już szwajcarskiego parlamentarzystę Dicka Mattiego. Nie ma co do tego wątpliwości. Są zeznania, są lekarze, chirurdzy, którzy brali udział w tych okropnościach, którzy się do tego przyznali i złożyli zeznania. Są oni nadal do dyspozycji w rękach serbskiego wymiaru sprawiedliwości, ale międzynarodowy wymiar sprawiedliwości jakoś nie jest tym zainteresowany. To trochę jak z laboratoriami biologicznymi na Ukrainie. Nikt o tym nie mówi, a przecież powinno być o tym głośno. Powinien to być wiodący temat. Dokładnie. Tak, ale moment ten nadejdzie. Nadejdzie. Takie sprawy zawsze wychodzą na wierzch i prawda zwycięża. Bądźmy cierpliwi. Ale być może potrzebna jest zmiana. Potrzeba nowych mężów stanu. To pewne, ale to wszystko jest bardzo upolitycznione. Potrzeba jest wolnych rządów, które by nie przyjmowały rozkazów od stron trzecich, instytucji, które by nie były całkowicie zmanipulowane. Na przykład Unia Europejska jest całkowicie zmanipulowana. Przykładem niech będzie pani von der Leyen, która jest na nowo wybraną przewodniczącą komisji. Ja nie mam już żadnego zaufania do Unii Europejskiej. Tym bardziej, że są oskarżenia bardziej niż prawdopodobne przeciwko tej pani, a chodzi o korupcję. A kiedy widzimy jej nieustępliwe zachowanie prowojenne, aż do ostatniego Ukraińca, no dla mnie jest to niewyobrażalne. Jest tu coś całkowicie przeciwnego duchowi, który przyświecał narodzinom Unii Europejskiej. Unia Europejska, która na początku miała być przede wszystkim wspólnotą gospodarczą, wspólnotą węgla i stali przekształconą później w Unię Europejską. Ale dlaczego? Według idei de Gaulle'a i Konrada Adenauera Unia Europejska miała być zaporą przeciwko wojnie w Europie. Miała zagwarantować, że nie będzie więcej bratobójczych wojen między nami. A tutaj można odnieść wrażenie, że jest wręcz przeciwnie. Robi się wszystko, aby rozpętać bratobójczą wojnę. Jeżeli von der Leyen została znów wybrana, no, to jest to prawdopodobnie krok w kierunku III wojny światowej. Mówi się, że od końca II wojny światowej wciąż istnieje pragnienie ustanowienia protektoratu we Francji na zasadach Amgot. Tak, taka jest amerykańska strategia. Istnieje ciągła chęć przejęcia kontroli. Tak, nad krajami suwerennymi, wolnymi. Można być za lub przeciw generałowi de Gaulle w różnych kwestiach. Ale na pewno bez generała de Gaulle'a w latach 1944-45, kiedy narzucił Francję Amerykanom i Anglikom, Francja by była unicestwiona, zwasalizowana, prawie zniknęłaby pod hegemonią amerykańską w ramach Amgot. Taka jest rzeczywistość, taka jest historia i widać, że dziś stoimy w obliczu równie ciężkiej i upokarzającej próby. Myślę, że pan Macron, tak jest moje zdanie, jest agentem amerykańskiej hegemonii. Jest podporządkowany Amerykanom i próbuje zniszczyć wszystko, co może dawać niezależną siłę Francji. I zaczyna od gospodarki.
Wyprzedaje Alstom Power Amerykanom, a potem odkupuje tę firmę znacznie drożej, podczas gdy to my złożyliśmy patenty, które tam już zostały. Gdzie szukać logiki w tym wszystkim? To poważna sprawa. Oczywiście istnieją ukryte motywy ekonomiczne i finansowe. To, czego nie rozumiem w tym wszystkim, to dlaczego rządzący się na to zgadzają? Dlaczego to akceptują? Z jakiego powodu? Tak naprawdę to trzeba by powiedzieć, z jakich powodów ukrytych, niewyartykułowanych, ci ludzie wyprzedali zasoby i bogactwa kraju. Wróćmy do książki o Ukrainie. Wciąż się powtarza, że Rosja zaatakowała suwerenny kraj. Tak, ale to nie wystarcza. Kraj suwerenny. Koniec dyskusji. Wina Rosjan. Dobrze. Dlaczego napisałem tę książkę? Ponieważ miałem otwartą dyskusję, bardzo przyjazną, z synem wydawcy moich dwóch pierwszych książek. Teraz zastąpił on swego ojca, ponieważ ojciec niestety zmarł kilka lat temu. I to jest chłopak, który jest młodszy od moich dzieci. Podczas lunchu, mniej więcej rok temu, zadaje mi on pytanie a propos tego konfliktu i chce wiedzieć, co ja o nim sądzę. Ja mu się zwierzam na ten temat, a on mi mówi, że słyszy coś zupełnie przeciwnego w radiu, w telewizji, w gazetach i się mnie pyta, jak mogę być tak przychylny Rosji. Tłumaczę mu, że wszystko to jest udokumentowane, wystarczy poszukać w źródłach, zadać sobie trudu i ułożyć te informacje. Po obiedzie mi mówi, musimy wydać tę książkę, zróbmy to. Dla mnie było to trudne doświadczenie, ponieważ moje pierwsze dwie książki opowiadały o moich własnych przeżyciach, przedstawiały osobiste wnioski i komentarze, a tu to nie ma z tym nic wspólnego. Napisałem pracę, w której w zasadzie chciałem wytłumaczyć, dlaczego zajmuję takie stanowisko, jakie zajmuję. Odszukałem źródła, zebrałem je. Pewnie książka nie jest doskonała, bo napisałem ją w 3 miesiące. Trzeba było zamknąć sprawę przed świętami Bożego Narodzenia, ale nie jestem niezadowolony, ponieważ uważam, że publikacja jest zgodna z moimi najgłębszymi przekonaniami. Ważne jest, aby być uczciwym. Jest kilku myślicieli, którzy twierdzą, że tak naprawdę winny wywołania wojny jest nie ten, który ją oficjalnie zaczął, ale ten, który do niej konsekwentnie podżegał. Myślę, że jest w tym sedno sprawy. Nie jestem wielbicielem pana Putina. Mam jednak dla niego respekt i szacunek, bo myślę, że potrafił podnieść kraj z kolan. Kraj zniszczony przez lata komunizmu i sowiecką dyktaturę. Kiedy przejął władzę z rąk Jelcyna, który był pijakiem, który, powiedzmy to, niekoniecznie był człowiekiem, który mógł coś zrobić. Putin cierpliwie przejmował ten kraj, z pomocą Miedwiediewa wszedł w konstytucyjne układy, ale postawił kraj na nogi. Jeżdżę od czasu do czasu do Moskwy, a także na wycieczki po Rosji i widzę, jak ten kraj się zmienił, jak się otworzył na świat, ożył gospodarczo, pojawiła się klasa średnia. To mocny sygnał. Nie wszystko w Rosji jest idealne. Nigdy też Rosja nie będzie rządzona w taki sam sposób, jak Francja, Wielka Brytania czy Hiszpania. Bo też nie ma ku temu powodów. No tak, nie ma ku temu powodów, ponieważ mają własną cywilizację i własną tożsamość. Oczywiście, jest brzemię historii. Myślę tu o Polakach, myślę o krajach bałtyckich. To wszystko nie jest łatwe. Ale zawsze myślałem, tak jak to powiedział Chateaubriand w XIX wieku, że Francja i Rosja miały do odegrania rolę centrum równowagi dla całej Europy. I że kiedy Francja i Rosja żyły w pokoju, to cała Europa żyła w pokoju, ponieważ te dwa państwa na wschodnich i zachodnich krańcach Europy
nie miały wspólnej granicy. Nie miały więc sporów i nie miały powodu, żeby prowadzić ze sobą wojnę. Fakt, że wielka armia poszła aż na Moskwę i że potem kozacy obozowali na polach elizejskich, to też prawda. Ale sprawy te zostały uporządkowane. Jak to się mówi, miejsce kościoła jest w środku wsi. Akademik André Malkin, Francuz rosyjskiego pochodzenia, mówi w sumie podobnie, ale trochę inaczej. Mówi, że Europa, jak to ujął de Gaulle, Europa jest kontynentem, gdzie historia była udręczona, burzliwa, trudna, bolesna, czasami krwawa. Ale to kontynent od Atlantyku po Ural i że przychodzi czas, kiedy trzeba wyjść poza udręki, nie zapominając o historii, ale patrząc na nią jak na przeszłość. Trzeba umieć sobie radzić ze starymi zadrami. I myślę, że zrobiliśmy wszystko przez ostatnie lata, od upadku ZSRR, zrobiliśmy wszystko na Zachodzie, aby odepchnąć wszystkie oczekiwania, jakie Rosja mogła mieć wobec Zachodu. Rosja wyciągnęła rękę, mówiąc: zaakceptuj mnie, Zachodzie, jestem częścią Twojego świata. Jestem ziemią chrześcijańską, nawet jeśli istnieją różnice między chrześcijaństwem ortodoksyjnym a katolickim, bo to nic nowego. Jestem krajem kultury. Nie będę tu przypominać wielkich pisarzy, wielkich malarzy, wielkich muzyków rosyjskich. Nie będę też przypominał wpływu języka francuskiego na elity rosyjskie przez cały okres poprzedzający rewolucję 1917 roku. Łączy nas wiele więzi i dziś je niszczymy, a nie dojdziemy do pokoju, te więzi niszcząc. I kiedy to mówię, to naprawdę tak uważam. Na przykład Francja zawsze była przyjazna w stosunku do Polski. Możemy prowadzić ostre dyskusje, żeby nie powiedzieć energetyzujące, z Rosjanami tak jak z innymi, ale po co? Po co? Po co de facto zabijać Europę? Po co podważać europejską jedność, skoro ma to służyć obcym interesom? A te interesy są określone w doktrynie wielkiej szachownicy Zbigniewa Brzezińskiego, gdzie wyjaśnia on, że Stany Zjednoczone muszą być panem świata i jako pan świata mogą rozmieszczać swoją armię wszędzie na świecie, narzucać swój porządek, Pax Americana. I mówię to jako Francuz. To nie do zniesienia. Stany Zjednoczone lub prywatne interesy, o których mówiliśmy. Tak, oczywiście, racja. Mówię Stany Zjednoczone i tak ludzie myślą, że jestem nie tylko antyamerykański, ale wręcz szerzę teorie spiskowe. Jens Stoltenberg, o którym również jest mowa w książce, sekretarz generalny NATO, powiedział, że Unia Europejska i NATO to dwie strony tej samej monety. Chyba zbyt często zapominamy też o tym, że Jens Stoltenberg był również dyrektorem zarządzającym Gavi, czyli Globalnego Sojuszu na Rzecz Szczepionek i Szczepień Billa Gatesa. Ma pani rację, to moja kultura wojskowa, moje wojskowe wychowanie, które powoduje, że zbyt często nie przywiązuję wystarczającej wagi do wpływów, pod którymi żyjemy, w tym sęk. Ale doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Podałem wcześniej przykład wyprzedaży francuskiej firmy, ale na przykład Francja nie ma już przemysłu zbrojeniowego. Francja kupuje karabiny u Niemców, pistolety we Włoszech, a historycznie od zawsze Francja produkowała uzbrojenie dla swoich żołnierzy. To dla mnie symboliczne. I tu widać, że za tym wszystkim stoją ponadnarodowe ustalenia, można tak powiedzieć. Pamiętam, że kiedy przed laty rozmawiałem z ówczesnym prezydentem Słowacji Gasparowiczem, powiedział mi: proszę mi wierzyć, nie mogę nawet zaoferować słowackiego wina, ponieważ zmusili nas do wykarczowania wszystkich naszych winorośli. Unia Europejska zmusiła nas do zniszczenia wszystkich naszych winorośli, mówiąc nam, że wino będzie produkowane przez kogoś innego. A my mieliśmy bardzo stare, rodzime winorośle.
To oczywiste, że jesteśmy manipulowani przez siły, które próbują pozostać w cieniu, ale które są wszechobecne. Które są wszechobecne, ale które coraz lepiej widzimy. Tak, owszem, które coraz lepiej widzimy, bo objawiają się w biały dzień. A jeszcze wszystkie te płatności bezkontaktowe przy każdej transakcji, przy których drobni handlowcy tracą. Tak, oczywiście, to prawda, to też ważna kwestia. To prawdziwy problem. Czy zgodzi się pan ze mną, że nasze instytucje, instytucje państwowe są tylko wehikułem i że tak naprawdę to trzeba pilnować pilotów, którzy są za sterami, aby kierowali się interesem ogółu? To nie jest ich cel. Interes ogółu nie jest ich celem. Ale to, co jest dramatyczne i to dobrze widzimy podczas wyborów parlamentarnych we Francji, to to, że summa summarum widać, że wszyscy w końcu się dogadują z systemem, aby mieć szansę być wybranym. A kiedy już się jest wybranym, to jest się częścią systemu i tu koniec. Nie robi się już tego, co się chciało robić, co się mówiło, że będzie się robić. Właśnie tego się obawiam, bo chodzi o to, że w końcu system nie dba o to, kto rządzi, bo ci, co rządzą, są mu podporządkowani. Ale czy nie uważa pan, że to znowu jakaś zagrywka? Czy wybory tak naprawdę nie są czasem sfałszowane? Nie wiem, ale to możliwe. Wszystko jest możliwe. Wie pani, że Francja udziela lekcji moralności całemu światu. Lubimy dawać lekcje moralności na przykład Afrykanom. To jeden z powodów, dla których Afrykanie mają dziś dość Francuzów, czy raczej dość polityki francuskiej. A wynika to z tego, że od lat dajemy im nieznośne lekcje moralności. Nieznośne lekcje moralności dawało im co najmniej trzech byłych prezydentów. To Sarkozy, Hollande i Macron. Afrykanie odrzucają nas, ponieważ nie mogą już znieść naszych moralnych tyrad. Wiedząc doskonale, że jesteśmy pierwszymi, którzy nie stosują ich u siebie. To prawda. Wróćmy jeszcze do Ukrainy. Uważa pan, że ta wojna nie była konieczna, że atak Rosji na Ukrainę został sprowokowany? Tak. Sprowokowany przez militaryzację ruchu Swoboda? Cała historia Ukrainy od pomarańczowej rewolucji w 2004 roku jest z tym konfliktem związana. Sama pomarańczowa rewolucja nie przyniosła pożądanych rezultatów, ponieważ 5 lat później środek ciężkości był znowu po stronie rosyjskiej. Ale myślę, że dlatego potem był Majdan. Na przełomie roku 2013 i 2014 w Kijowie doszło do dramatycznych wydarzeń. Byli zabici i ranni. Potem była Odessa i wejście w wojnę domową. Bo tu chodziło o narzucenie nowej władzy. Władzy sterowanej z Zachodu i niestety nie tej z najjaśniejszej i najbardziej chwalebnej strony Zachodu. I to jest początek kłopotów, jeśli mogę tak to ująć, z obecnością grup neonazistowskich. To są fakty. Są ludzie, którzy chcieliby to zakwestionować. Ale o co chodzi? Czy nie mają oczu, by widzieć, ani uszu, by słyszeć? Wszystko. Wszystko było szeroko publikowane. A były znaki ostrzegawcze, były i to dużo. Były raporty znanych europejskich i francuskich kanałów informacyjnych, i to tych głównego nurtu, których nie można wyzywać od antyto czy antytamto. Wykonując swą pracę, dziennikarze z tych kanałów podkreślali wzrost ruchów nostalgicznych, pojawiającą się tęsknotę za czasami, kiedy niektórzy Ukraińcy walczyli u boku nazistów. Zapewne w ten sposób chcieli się pozbyć komunizmu. Tylko że walka z komuną to jedno, ale to nie znaczy, że nie zrobili wielu okropności i że nie powinni za to ponieść odpowiedzialności. Wie pani, ja z moim doświadczeniem, no nie jestem jakimś mądrym starcem, ale lata swoje dają. Ująłbym to tak. W tych wszystkich tragediach rzadko tak się zdarza, że odpowiedzialność ponosi tylko jedna strona. Odpowiedzialność jest zwykle złożona.
Ludzie wskazują palcem na Rosję, mówiąc: Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Tak, Rosja rozpoczęła operację wojskową 24 lutego, ale przygotowania zostały uruchomione już 16 lutego przez ukraińską artylerię, która zaczęła bombardować Donbas 8 dni wcześniej. Intensywność artyleryjskiego strzału wzrosła 10-krotnie w ciągu zaledwie kilku dni. Wojskowi nazywają to przygotowaniem artyleryjskim. Oznacza to, że potem miała nastąpić ofensywa lądowa. No ale tak się nie stało, ponieważ Rosjanie zareagowali. Myślę, że atak 24 lutego 2022 roku był przede wszystkim tym właśnie spowodowany. Jest w tym jeden element bardzo wojskowy, bardzo techniczny, który jest na to dowodem, a polega on na tym, że kiedy rozpoczyna się operacja, jest to opisane we wszystkich taktycznych i strategicznych podręcznikach wojsk lądowych, to do natarcia trzeba mieć stosunek sił po swojej stronie 3:1. A tutaj było odwrotnie. Rosjanie mieli odpowiednich sił tylko 1:3. A to oznacza, że Rosjanie zaatakowali w pośpiechu, w sytuacji, która mogła w ciągu kilku dni stać się dla nich bardzo niekorzystna. Rozumiem. To znaczy, że Ukraina była przygotowana na wojnę. Tak, dokładnie. Ukraina była przygotowana do wojny od 2014-2015 roku. NATO naciskało na Ukrainę. Dokonana została natoizacja Ukrainy i Ukraina nie miała już wyboru. Można więc zrozumieć Zełenskiego, bo ten biedny człowiek został przecież wybrany na podstawie programu ustępstw i pokoju z Rosją. Został wybrany na podstawie trzech fundamentalnych obietnic. Po pierwsze, przywrócenie na wschodzie pokoju. Super. No i co mamy dzisiaj? Ale myślę, że na początku był szczery. Próbował, a potem został przejęty przez ultranacjonalistyczne ruchy neonazistowskie, o których już wspomnieliśmy. To Azov, Ajdar, Swoboda, Prawy Sektor i tak dalej. Został przez nich przejęty, nie miał wyboru. Były represje, a potem fatalne sprzężenie zwrotne. Drugim aspektem była walka z korupcją. A korupcja nigdy nie była na Ukrainie tak powszechna jak teraz. Dotyka nawet jego własnego otoczenia. Co tydzień są jakieś sensacje. Tak więc porażka. Trzecim aspektem była obietnica rozwoju Ukrainy. A biedna Ukraina wyjdzie z tej historii osłabiona w każdym znaczeniu tego słowa. Zaczynając od aspektu terytorialnego. Komentarz jest zbędny. Demograficznie również. Czytałam, że populacja Ukrainy zmniejszyła się o połowę. Nie o połowę. Według danych, którymi dysponujemy, w 1991 roku po uzyskaniu niepodległości było 51 milionów obywateli Ukrainy. Dziś, w 2024 roku, szacuje się, że Ukraińców jest 32-33 miliony. Około 20 milionów znikło, w tym w wyniku tych wydarzeń. 7 milionów wyjechało do Rosji. Trzeba zaznaczyć, że nie uciekli oni gdzie indziej, tylko właśnie do Rosji. Jest wielu uchodźców na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. To oni stworzyli tę diasporę, która jest aktywna w mediach i nawołuje, aby wesprzeć Ukrainę. No i oczywiście jest hekatomba wojenna, o której wspomniałem. Nie mamy dokładnych danych liczbowych, ponieważ podawanie liczby zgonów nie leży w niczyim interesie. Uważam jednak, że mamy do czynienia z prawdziwą, przerażającą tragedią. To setki tysięcy zgonów. Wracając do NATO. Pisze pan, że Ukraina już przegrała, że nie może wygrać, że jeśli Ukraina przegra, to NATO się rozpadnie i Unia Europejska również jest w niebezpieczeństwie, bo te dwie instytucje są ze sobą powiązane. A skoro ludzie stojący za NATO nie będą chcieli przegrać, można sądzić, że będą skorzy posunąć się bardzo daleko, tak aby tak się nie stało. Jeśli chodzi o NATO, to moim zdaniem, zwłaszcza jeśli Trump zostanie ponownie wybrany, NATO będzie miało poważne kłopoty. Trump ma wiele wad, ale uważam, że gdyby był na miejscu Bidena, nie mielibyśmy tej wojny.
je ne défends pas Trump, mais je pense que avec Trump, on n'aurait pas eu cette guerre. Ta wojna nie mogła być wygrana przez Ukrainę z jednego prostego powodu. I to niezależnie od miliardów, które zostały w niej utopione. Chodzi o czynnik demograficzny, ludzki. Ukraina nie ma wystarczających zasobów ludzkich. Władza jest zmuszona wyłapywać ludzi na ulicy. Zełenski, kiedy był w Paryżu, poprosił Macrona o odesłanie uchodźców płci męskiej w wieku poborowym z powrotem na Ukrainę. Widać, że tu się ratuje kto tylko może i jak może. Z drugiej strony jest rosyjski aparat wojskowo-przemysłowy, który się odrodził na gruzach radzieckiego aparatu wojskowo-przemysłowego. W ciągu 2 lat produkcja pocisków 155 mm wzrosła 10-krotnie i jest dostarczana bezpośrednio na linię frontu. Produkcja opancerzonych pojazdów piechoty do przewożenia żołnierzy w pobliżu działań wroga wzrosła 7-krotnie. A po stronie przeciwnej jest jakby na odwrót. Francuzi przekazują stary sprzęt do tego, Brytyjczycy do tamtego, nikt nie wie jak go używać, a trzeba się tego nauczyć, jak też konserwacji tego sprzętu, wymieniania części, przeprowadzania napraw i nie ma tam komu tego robić. Ukraińska porażka, i jest to coś, co krytykuję u naszych przywódców, była wpisana w tę wojnę od samego początku. Więc po co było zaczynać, skoro wiemy, że wojna zostanie przegrana i to przegrana nie tylko przez tych biednych, popchniętych do wojny Ukraińców. Jest w tym szczególna odpowiedzialność Brytyjczyków i Amerykanów. No i jesteśmy gotowi pozwolić na wybicie do ostatniego ukraińskich żołnierzy, podczas gdy nie ma ani jednego wojskowego z NATO, który by tam pojechał, aby umrzeć za Ukrainę. Ta wojna oczywiście musi się skończyć. To się musi skończyć. No ale jest pewna licytacja w górę, jakaś ideologiczna ślepota i winie za to Macrona, ponieważ powiedział ostatnio, Ukraina nie może przegrać, a ona już przegrała, więc jak to rozumieć? Odbyły się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. We Francji pojawiły się obce wojska, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa. To bezprecedensowe, niespotykane. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Jak odczytać to posunięcie? To bardzo niepokojące, ponieważ oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, oznacza to, że nie mamy zaufania do własnego aparatu bezpieczeństwa i obrony i że potrzebujemy obcych sił. Jest to niepokojące dla tych, którzy kochają Francję i jej suwerenność. A po drugie, czy to nie jest ingerencja z zewnątrz? Ponieważ nikt nie mówi o wyborach, ale wybory zbliżały się. Nikt nie był pewien, jak przebiegną ani do czego doprowadzą, ale istniało ryzyko, że dojdzie do spiętrzenia. Mamy polegać na obcych wojskach we Francji? To niesamowite. To zabrzmi prowokacyjnie, ale czy nie można tego potraktować jako początek przejęcia francuskich baz przez wojska NATO? Ależ oczywiście. Sarkozy zrobił coś przeciwnego niż to, co zrobił generał de Gaulle, a mianowicie udostępnił Francję dla wszystkich instancji NATO z wyjątkiem Komisji Nuklearnej. Teraz widać efekty tej decyzji. To herezja. Nie jesteśmy zagrożeni, ale wzywamy tysiące europejskich żołnierzy do naszego kraju na pomoc przy igrzyskach. Nie trzeba było organizować tych igrzysk. Przepraszam, ale Paryż byłby wolny od tych wszystkich barykad, które zanieczyszczały miasto i uniemożliwiały ruch uliczny. Ale to tylko mała konsekwencja, sama w sobie nie najpoważniejsza. Tu jest niesamowite zaprzeczenie suwerenności. Ostatnie pytanie.
Zna pan dobrze różne kręgi wojskowe. Czy istnieje prawdopodobieństwo, taka możliwość, że dojdzie do konfliktu między wojskowym, który ma poczucie honoru, a politykiem, który lobbuje dla zagranicznych korporacji? Ja oczywiście miałbym taką nadzieję. Ale Francja ma armię, która jest niezwykle lojalna wobec rządu. Rozmawiałem z jednym z szefów sztabu, nie z obecnym, ale z jego poprzednikiem. Powiedział mi, napisał do mnie, że deklaruje absolutną, osobistą lojalność wobec prezydenta Macrona. Powiedziałem mu, generale, nic nie zrozumieliście, ponieważ od generała dowodzącego francuskimi siłami zbrojnymi nie jest wymagana osobista lojalność wobec prezydenta. Powinien być lojalny wobec Francji i idei Francji, którą nosi w sercu. Do tego jesteśmy szkoleni od samego początku, w naszych szkołach wojskowych, w naszych rodzinach. Kiedy się należy do takiej rodziny jak moja, a jest ich ciągle sporo we francuskiej armii. Więc nie można mówić takich rzeczy. Jeśli Macron jest zdrajcą, to Macron jest zdrajcą i podlega jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Republiki i powinien być sądzony jako taki. Lojalność szefa sztabu nie ma z tym nic wspólnego. Musimy więc posunąć nasz zdrowy rozsądek i nasze wartości do skrajności, bo jeśli tego nie zrobimy, czeka nas katastrofa. Przypomnijmy generała de Gaulle'a. W 1940 roku był osądzony, a w 1945 był u władzy. Tak, był ścigany, degradowany i tak dalej. A w 1944 roku stał się zbawcą Francji. 6 miesięcy wcześniej ten sam tłum oklaskiwał Petena. Francuzi są raczej zmiennym narodem. Jestem Francuzem. Kocham Francję, ale Francuzi czasem mnie zadziwiają. Nie wiem, jaka jest ich zdolność do radzenia sobie z bieżącymi wydarzeniami, z honorem i prawością. Osobiście uważam, że w Europie, na świecie, we Francji prawdopodobnie dojdzie do kilku ważnych, trudnych wydarzeń, które będą miały duży wpływ na wszystko. I to się stanie szybciej niż się myśli. Ale wie pani, we Francji zawsze byli ludzie, którzy pojawiali się, gdy sprawy nie układały się dobrze. Nie myślę tu o opatrzności. Niektórzy tak myślą, ja nie. Jestem owszem chrześcijaninem, przekonanym katolikiem. Każdego dnia staram się modlić za mój kraj i za jego mieszkańców, ale jestem rezolutnym zwolennikiem formuły. Pomóż sobie, a niebo ci pomoże. Trzeba zacząć od wzroszenia potem własnej koszuli, żeby niebo nam pomogło. Ale myślę, że Francja zawsze była w stanie znaleźć w sobie wewnętrzne zasoby, które kierowały ją na właściwą drogę i to czasem w sposób nieprzewidywalny. Podczas II wojny światowej w ruchu oporu byli Francuzi ze wszystkich środowisk społecznych, ze wszystkich środowisk politycznych. Zjednoczyli się w tej samej miłości do Francji dla jej wolności, dla jej honoru. I właśnie to jest to, czego sobie możemy życzyć. I myślę, że tak to się właśnie stanie. I że stanie się to niespodzianie. Miałem wujka, którego bardzo lubiłem. Był on towarzyszem wyzwolenia, jak to się mówi, generałem w wieku 30 lat. Jednym z pierwszych towarzyszy generała de Gaulle'a. Numerem 3 w jego stronnictwie, partii Zgromadzenia Narodu Francuskiego, stworzonej przez de Gaulle'a zaraz po wojnie. I pamiętam, że był przed wojną działaczem akcji francuskiej. Kamelotem króla, royalistą, katolikiem, bezkompromisowym konserwatystą. I pamiętam, jak spotkałem w jego salonie pułkownika z partyzantki, komunistę, z Tuluzy. Wuj uważał go za swojego brata. Obaj byli wtedy w podeszłym wieku i wiedzieli, że prawdopodobnie już nigdy się nie zobaczą. Żegnali się na moich oczach i pamiętam to ich wzruszenie.
Powiedziałem sobie wtedy, że to właśnie Francja jest w stanie połączyć tego typu skrajności. Kiedy sprawy nie idą dobrze, to interes kraju, wspólne dobro jest ponad wszystko. Mam swoje przekonania i myślę, że lepiej niż prezydent Francji, właśnie król Francji mógłby ucieleśniać taką wspólnotę. To skomplikowane i dziś daleko do takiego rozwiązania, ale taka jest moja wizja rzeczy. Nie narzucam jej. Mówię o niej, ponieważ w nią wierzę. Francja zawsze potrafiła sobie poradzić. Mieliśmy Joannę d'Arc, mieliśmy świętą Genewefę, świętego Ludwika, Ludwika XIV, Henryka IV, którzy pogodzili dwie części Francji. Mamy bogatą, trudną historię. Bonapartego, który został Napoleonem. Nawet Napoleon III był interesujący i wcale nie był tym imbecylem, którego chciano z niego zrobić. Mieliśmy trudne okresy z trudnymi chwilami, ale zawsze ktoś się wyłonił. I oczywiście de Gaulle w XX wieku, czy się go lubi, czy nie, ale mimo wszystko to on uratował Francję. To mogę powiedzieć w podsumowaniu. Czy można powiedzieć, że Rosja w Europie pomogła Francji zrównoważyć presję anglosaską? W przypadku de Gaulle'a tak, to oczywiste. De Gaulle miał bardzo jasne poczucie równowagi. Był dobrze wykształcony. Był też przekonany, że szeroka kultura jest nieodzowną podstawą do niesienia odpowiedzialności. Dlatego można dziś czuć niepokój, kiedy się widzi naszych młodych premierów, obecnych lub przyszłych, nie mających żadnej szerszej wiedzy. To przykre, ale tak to już jest. De Gaulle był człowiekiem z szeroką i głęboką wiedzą, z poczuciem równowagi sił i kochał Francję. On wiedział, że Francja nie może być podporządkowana ani Ameryce, ani Rosji, ani Chinom. A to dlatego, że mamy balansować i szukać równowagi pomiędzy wszystkimi. Pomiędzy krajami arabskimi, Izraelem, moglibyśmy też mówić o Palestynie. De Gaulle rozumiał to wszystko i poprowadził sprawy mistrzowską ręką. Przy nim Francja była szanowana. Mieliśmy spójną politykę, nadal byliśmy potęgą i mieliśmy wpływy. Dziś już nic nie mamy, raczej się z nas śmieją. Kiedy Macron szlaja się po nocnych klubach w Kinszasie i jest widziany z dziwnymi ludźmi, a to nie tego Afrykańczycy oczekują od Francji. To również wiele wyjaśnia. Jeśli chodzi o Rosję, to myślę, że jest nam bliższa. Mogę szokować mówiąc to, bo to może być szokujące, ale ja tak naprawdę myślę. Myślę, że Rosja jest nam bliska i bliska jest Polakom. Nie mówię tego, żeby prowokować, ja tak naprawdę myślę. Bo niezależnie od naszych historii, które są czasami trudne, czasami bolesne, nie zapomnijmy też o Katyniu, nie zapominajmy o tym wszystkim. Historia ma swój ciężar, ale mamy głęboki fundament, którym ostatecznie jest cywilizacja chrześcijańska. Musimy to szanować, musimy przestać z tym walczyć, dewaluować, obrażać, poniżać, udawać, że to bezużyteczne akcesoria, bo na tym polega nasze wspólne europejskie dziedzictwo. Nie kłamać, nie kraść. Tak, tak, oczywiście, ale to podstawa zachowania ludzi cywilizowanych. Cywilizowanych. Mamy cywilizację wspólną, nawet jeśli mieliśmy różne kultury, różne sposoby jej wyrażania, życia i dzielenia się nią. Mamy za sobą wieki doświadczeń i nadszedł czas, aby spojrzeć na to, co nas łączy w obliczu realnego zagrożenia zewnętrznego, które istnieje i które coraz bardziej ciąży. Osobiście marzy mi się Europa z nowym europejskim systemem bezpieczeństwa, integrującym Rosję i oczywiście z odnoszącą sukcesy Polską. Oczywiście wszyscy muszą rozmawiać. Nie, że jeden się liczy bardziej od drugiego.
Nieszczęsne państwa bałtyckie z ich skomplikowaną historią tak samo. Także Austria i Węgry, nawet jeśli są dziś małymi państwami w stosunku do tego, jakimi były. Niemcy i to, że są naszym odwiecznym wrogiem, jednym z nich, bo jeszcze jest Anglia, ale trzeba umieć z nimi rozmawiać. Raz jeszcze powtórzę. Uważam, że dyplomacja, prawdziwa dyplomacja jest lepsza niż wojna. Taki jest mój punkt widzenia. Jako wojskowy pozwalam sobie mówić otwarcie, że dyplomacja jest lepsza niż wojna. Za każdym razem, gdy możemy argumentować, nawet jeżeli się spieramy, nawet jeżeli dyskusja jest burzliwa, mocna i gdy bronimy argumentów pazurami, dyskusja jest lepsza od wojny. I w pewnym momencie trzeba znaleźć kompromis. A to właśnie robią inteligentni i cywilizowani ludzie. Potrafią znaleźć kompromis. I tym powinniśmy zakończyć. Dziękuję bardzo za ten wywiad. To ja bardzo dziękuję za odbycie tej podróży. Mam nadzieję, że nie rozczarowałem odpowiedziami.